Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, kochani. Wiele rzeczy już omówiliśmy na tym kanale, ale czas, byśmy w końcu przeszli do meritum i na tym, na czym się znam najlepiej. Czyli chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak działa laser. Dzisiejszy odcinek będzie zarówno skierowany do osób, które wybierają się na zabieg laserowego usuwania i mają pewne obawy, ale również do osób, które już posiadają laser, żeby odświeżyć wiedzę, czy też osób, które są po prostu ciekawe, jak to wszystko działa. A więc tak, przejdźmy sobie może do tego, na jakim laserze ja pracuję. Ja pracuję na laserze nanosekundowym, który ma oznaczenie NDYAG Q-Switch. I co to teraz oznacza? A więc tak, najpierw sobie przejdziemy może do oznaczenia NDYAG. Te dwa słowa, czy te skróty, oznaczają, z czego został stworzony kryształ, który się znajduje w tej rączce tego kryształu. Czyli tego takiego pistoleciku, nie? NDYAG, czyli neodymowo-jagowy. Z tych dwóch pierwiastków został stworzony ten kryształ. A dlaczego nanosekundowy? Dlatego nanosekundowy, że proces wytwarzania wiązki odbywa się w ciągu nanosekundy. A Q-switch jest niczym innym, jak tylko rodzajem zasilania i w jaki sposób w ogóle ta wiązka powstaje w tymże laserze. Ale skoro już jesteśmy przy rzeczach technicznych, no to z racji, że tak jak wspomniałem, ten odcinek jest dla trzech grup odbiorców, musimy sobie powiedzieć o rzeczach delikatnie technicznych. Osoby, które nie interesują to, bo są potencjalnymi klientami, tutaj w górnym rogu dam minutę, do której mogą przewinąć. Ale fajnie też było, żeby zostały, bo ta wiedza może im się nie przyda, ale to jest pewnego rodzaju ciekawostka. A więc tak, podstawową długością fali, którą wytwarza tenże laser, to jest 1064 nanometry. I to nam ogólnie nic nie mówi. Oprócz tego, że ta wiązka światła, ta długość fali służy do usuwania kolorów ciemnych, granatowych, szarych i innych bardzo ciemnych kolorów. Również tym laserem możemy usuwać kolory ciepłe, czerwone, brązowe. Je usuwamy z pomocą filtra, który nakręcamy na tenże pistolecik. On ma oznaczenie 532 nanometry, czyli on nam, można w skrócie powiedzieć, skraca tą wiązkę, skraca tą długość fali o połowę. I co jest bardzo istotne przy tych dwóch falach? Mianowicie 1064, ta długość fali, nie jest widoczna dla ludzkiego oka. Więc teoretycznie, jeśli ty jako operator nie będziesz miał przez przypadek okularów, do czego broń Boże nie namawiam, zawsze warto mieć okulary, powiedzmy szczerze, nic się nie stanie, póki nie strzelisz sobie w oko albo klientowi. Ale przy długości fali 532 już jest wymagane do tego, żeby każdy, kto jest w pokoju, musiał mieć okulary ochronne. Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo intensywnie zielone światło, które naprawdę daje po oczach i to dość mocno. Ja popełniłem raz ten błąd, że przez przypadek, jak kręciłem bodajże jakiś filmik, strzeliłem właśnie, mając nakręcony ten filtr na laser, strzelając w kartonik, nie miałem okularów. I co się stało? Oprócz tego, że dalej widzę, jest ok, ale do końca dnia widziałem jak przez mgłę. Mogłoby się tak stać, że gdybym strzelił jeszcze raz, czy też dwa razy, nie mając okularów i bym jakby na to patrzył, mogłoby się tak stać, że dostałbym trwałego uszkodzenia wzroku. Więc ta długość światła jest szkodliwa. Już może nie sama wiązka, ale również jej barwa i jej rozbłysk. To jest takich rzeczy dość mocno istotnych. Ale teraz na pewno wielu osób ciekawi, jak działa po prostu ten laser. Jak to się dzieje, że on strzela. To już tłumaczę. A więc, tak jak wspomniałem, cała magia się dzieje w tym pistoleciku. To, co trzyma jakby operator lasera w ręce. Ten kryształ zawiera jony neodymu. Troszkę technicznym językiem, ale zaraz wszystko jakby wytłumaczę bardziej prostym i zrozumiałym językiem. Zaraz się postaram. Dajcie mi później znać, czy mi się udało oczywiście, nie? A więc tak, rączka lasera składa się z kryształu neodymowego, który zawiera jony neodymu, lampy pompującej, lusterka całkowicie odzwierciedlającego i półprzeźroczystego, przez które promień laserowy wychodzi z rezonatora. A więc tak, w
W skrócie można to powiedzieć, że w tej skrzynce, w tym pudełku, co operator najczęściej ma, albo na podłodze, jeśli to jest duży laser, albo załóżmy na jakimś takim przyborniku, jeśli to jest laser mniejszy, tam zostaje wytwarzana energia. I ta energia trafia poprzez ten kabelek do tego pistoleta. W tym pistolecie ta energia trafia bezpośrednio do kryształu. I kryształ pod wpływem tego, że został naładowany tą energią, zaczyna wywierać fotony. I te fotony odbijają się od lusterka do lusterka, każdorazowo przechodząc przez ten kryształ, do momentu, aż nie osiągną określonej mocy, którą my sobie ustaliliśmy na ekranie tegoże lasera. I w momencie, jeśli ta wiązka światła osiągnie tą moc, w tym momencie przez to zwierciadełko półprzeźroczystego zostaje wypuszczona ta wiązka energii i ona strzela. Najczęściej w pigment, nie? I dlatego tutaj też jesteśmy przy tym, dlaczego to jest laser nanosekundowy. Dlatego to jest laser nanosekundowy, bo cały ten proces odbywa się w ciągu nanosekundy, czy też paru nanosekund. Ale to jest jednostka, którą mierzymy, jak długo ta fala się wytwarza przy tym, że laserze. Z racji, że to jest kryształ w tymże pistolecie, jest on bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Ale co mam na myśli, mówiąc delikatny? Cała magia, jak wspomniałem, dzieje się właśnie w tym pistolecie. Nie to tak potocznie nazywam, oczywiście to jest bardzo ładnie się na to mówi, głowica. Ale pistolet to jest określenie, które najczęściej się kojarzy po prostu osobom niezwiązanym z tąże branżą. Więc cała magia dzieje się w tym pistolecie. I po pierwsze, bardzo trzeba na niego uważać. Każde mocniejsze szturchnięcie, dotknięcie, czy też jeśli on wam po prostu upadnie, go gdzieś stłuczecie, wiąże się z ryzykiem, że ten kryształ pęknie. A jeśli kryształ pęknie, to jest niestety głowica do wyrzucenia i trzeba kupować nową. Z tym, z czym się spotkałem u większości dystrybutorów, koszt tejże głowicy to jest około 60% całego nowego lasera. Więc warto być ostrożnym, nie warto go rozbijać. To na pewno nie. Ale jak jesteśmy już przy krysztale i przy tejże głowicy, laser ma, przynajmniej ta głowica, swoją określoną żywotność. To już zależy stricte od producenta. Ja w swoim laserze, który ja dystrybuję i na którym pracuję, mam żywotność lasera na poziomie 1 300 000 strzałów. Teraz na pewno każdy z was pomyśli, no a co mi mówi 1 300 000 strzałów? No to już w takim razie chciałbym nadać temu jakiegokolwiek odniesienia. Mi na usuwanie laserowe obydwóch brwi, w zależności którą metodą jakby pracuję, ale skupmy się teraz na metodzie tak zwanej z daleka, schodzi w sumie 80 strzałów około. Więc z punktu widzenia matematycznego, gdybym codziennie usuwał jeden makijaż permanentny, 365 dni w roku, to żywotność tejże głowicy wystarczy mi na około 23-4 lata. No więc nie oszukujmy się, jest trochę do wykonania, a teraz jeszcze wykonam na szybko działanie matematyczne, które mi to umożliwi. Już momencik, 365, no bo tyle pracujemy, 24 lata. W sumie mamy do przeprowadzenia 8760 zabiegów. Liczmy, że każdy z zabiegów kosztuje 250 zł. Taka jest u mnie stawka za laserowe usuwanie. Więc do zarobienia na jednej żywotności głowicy jest 2 190 000 złotych. Więc już wiemy, jaki to jest rząd wielkości mniej więcej, nie? Więc to mamy mniej więcej omówione. Ale teraz przechodzimy do części, która najbardziej interesuje i moim zdaniem jest najciekawsza, ale najbardziej interesuje naszych klientów. Ale też zawsze jak to omawiam na szkoleniach, które prowadzę, jest to bardzo ciekawe według kursantów, bo nie zdają sobie po prostu z tego sprawy, jak to działa. A więc tak, mówiąc w ogromnym skrócie, wiązka tegoże lasera trafia bezpośrednio w pigment. Widzi praktycznie tylko go i nic więcej. Oczywiście widzi więcej, żeby zaraz ktoś mnie nie zaczął łapać za słówka, ale możemy się skupić na tym, że widzi głównie i tylko pigment. I tenże pigment pod wpływem tejże jednostki światła zostaje bardzo szybko i bardzo mocno podniesiony do bardzo wysokiej temperatury. I co się z tym pigmentem dzieje?
Ten pigment pod wpływem tego skoku temperatury, pod wpływem skoku tej energii, po prostu sobie wybucha pod naszą skórę na tysiące mniejszych cząsteczek. I to nie jest koniec całej tej podróży. Teraz włączają się do życia i do roboty tak zwane makrofagi. I te makrofagi zbierają te cząsteczki pigmentu i transportują je w głąb naszego ciała. Ale gdzie? Zaraz do tego dojdziemy. A więc tak, pierwszy ten proces, czyli tego nagrzania tego pigmentu, nazywamy fototermolizą selektywną. Selektywną dlatego, że wiązka światła widzi tylko to. A ten proces, kiedy makrofagi, czyli te małe komórki żrące, one się również ładnie nazywają, nazywamy fagocytozą. I teraz to jest praktycznie w tym, co teraz powiem, zawarte clue całego usuwania laserowego i odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie. A kiedy mi to zejdzie? A czy zejdzie to w całości? Już odpowiadam. Laserowe usuwanie to jest proces i to najczęściej niestety długotrwały. Dlaczego? Dlatego, że pigment, wyobraźmy sobie, dlatego, że pigment tuż po podaniu jakby nam do skóry, czy jeśli nic z nim nie było robione, będąc cały czas w tej skórze, załóżmy tutaj, jak ja mam tatuaże, on, ta cząsteczka pigmentu ma załóżmy wielkość samochodu. A makrofag, czyli to żyjątko, czy ta komórka żrąca, która jest odpowiedzialna za transport tego i za pochłonięcie tego pigmentu, bo pigment jest niczym innym jak ciałem obcym. Dlatego makrofagi tam działają, bo to jest ciało obce dla niego. Ten makrofag ma wielkość, załóżmy, klapka. Ciężko więc, by oczekiwać od klapka, żeby przeciągnął ze sobą jeszcze w głąb naszego organizmu coś wielkości samochodu. No się po prostu nie da. Dlatego my laserem z każdą sesją rozbijamy ten samochód. Z samochodu, dużego samochodu, rozbijamy go na mały samochód, z małego samochodu rozbijamy na rower, z małego roweru rozbijamy na deskorolkę, a z deskorolki rozbijamy na autko zabawkowe. I dopiero to autko zabawkowe makrofag jest w stanie zabrać ze sobą. Ale to, co się dzieje z tym pigmentem. Ostatnio, nie ukrywam, największą pierdołę, którą usłyszałem, to było od szkoleniowca, żeby było śmiesznie, który również szkoli z laserowego usuwania, było to, że my ten pigment wysikujemy. Niestety, jak to usłyszałem, odebrało mi troszkę mowę i nie zadałem pytania, a czy któryś z swoich klientów po laserowym usuwaniu sikał na czarno? No nie, tak się to niestety nie dzieje. Ten pigment trafia nigdzie indziej jak do naszych węzłów chłonnych. I tutaj od razu odpowiem, że nie, pigment sam w sobie nie jest rakotwórczy. On nie jest niebezpieczny dla organizmu. Żeby tym bardziej jeszcze uspokoić, to jest mniej więcej ta sama reakcja organizmu i to samo się dzieje z tym pigmentem, co podczas wykonywania tatuażu czy makijażu permanentnego. Nie wchłania się i nie przyjmuje się do skóry 100% pigmentu, który tatuator czy linergista nam podał. Tylko też makrofagi zabrały sobie troszkę tego pigmentu, więc siłą rzeczy tatuując się, czy robiąc sobie makijaż permanentny, i tak czy siak wiąże to się z ryzykiem. Wiąże to się z tym, że ten pigment trafia do naszych węzłów chłonnych. I to jest całkowicie bezpieczne, ponieważ ten pigment, no wiadomo, został przebadany na każdy tylko możliwy sposób, żeby był bezpieczny do użytku i dopuszczony do użytku. Jest oczywiście szansa, że ten pigment usunie się w całości, ale nigdy operator lasera nie może ci tego zagwarantować, bo po prostu tego nie wie. Od operatora lasera zależy około 33%, jak ja to lubię mówić, całego procesu usuwania, bo tylko tyle laser ma do roboty i tylko tyle laser ma rzeczywistego wpływu na to. Kolejne 33% to jest już stan zdrowia klienta i miejsce, w którym został wykonany tatuaż. Na ciele oczywiście. Nie ma tutaj znaczenia, czy został w Warszawie, czy we Wrocławiu wykonany. Na ciele. Inaczej się będzie usuwać tatuaż, który jest na bardzo cienkiej skórze, jest mało tego pigmentu, bo załóżmy zostało wykonane tylko cieniowanie. Inaczej będzie się usuwać tatuaż w miejscu, gdzie jest bardzo dużo krwi, gdzie to miejsce jest podane ciągłemu ruchowi. A inaczej, gdzie jest gruba skóra, rzadko kiedy ona się rusza i nie jest tak dobrze ukrwiona.
Więc inaczej się w skrócie będzie usuwać tatuaż na nadgarstku, a inaczej na plecach. A kolejne 33% laserowego usuwania ma już wpływ to, co zrobił tatuator czy też linergista. Jak głęboko wbił ten pigment, jak dużo wbił tego pigmentu, jaki pigment przede wszystkim użył, to również jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest to, czy nie powstały blizny podczas wykonywania tatuażu. Akurat przy wykonywaniu tatuażu, przy robieniu tatuażu, dużo większe prawdopodobieństwo jest tego, że ta blizna się stworzy, niż przy makijażu permanentnym, chociaż oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale to nie jest, ale to jest już w tym momencie tylko i wyłącznie wina czy też tatuatora, czy linergisty. Teraz wstępnie omówiłem już, jak działa laserowe usuwanie, czy jest to bezpieczne stricte dla organizmu pod względem tego, co się później dzieje z tym pigmentem, ale teraz może czas, żebyśmy przeszli do tego, czy to jest bezpieczne dla stricte skóry. A więc już tłumaczę. Pigment wybuchając sobie pod skórą, on delikatnie zmienia nam krótkotrwale strukturę skóry i naskórka. Więc dlatego po pierwsze bardzo ważne są, żeby zachowywać odstępy między laserowymi usuwaniami. Nie można tego robić 8 sesji co 4 tygodnie. Dlaczego? Dlatego, że jest duża szansa, że ta skóra i naskórek nie zdąży się zregenerować do czasu następnej sesji. I co my możemy poprzez to osiągnąć? Po pierwsze, gorzej się będzie usuwać tatuaż, a po drugie, możemy doprowadzić do trwałej zmiany struktury skóry i naskórka. Potocznie ja to nazywam też przepracowanie skóry laserem i objawia się to w ten sposób, że to jest taka czerwona mgiełka jakby w danym miejscu, gdzie był tatuaż, gdzie był makijaż permanentny. To jest nic innego jak po prostu delikatny bliznowiec pod skórą i naskórkiem. Ale przechodząc teraz do tego, jak powinno w takim razie wyglądać laserowe usuwanie, tak żebyś ty, drogi kliencie, mógł wybrać odpowiedni salon. Po pierwsze, najważniejsze jest to, że nie może dojść do przerwania ciągłości naskórka. Nie mogą później pojawić się bąbelki, znaczy oczywiście mogą się pojawić bąbelki, ale to nie może być regułą. To nie może być regułą. To może być jeden przypadek na 100, że tak się stanie. Tak? W tym momencie, to akurat ma na to wpływ bardzo wiele rzeczy. Znaczy jeden na 100, chciałbym powiedzieć jeden na 100 tysięcy. W tą stronę bym poszedł bardziej. Wiele rzeczy na to miało wpływ. Operator lasera być może powinien dobrać inaczej parametry. Być może ty, kliencie, czegoś nie powiedziałeś, co ma wpływ jakby na rozprowadzanie tego ciepła pod skórą. I to wszystko mogło doprowadzić do tego, że te bąbelki sobie powstały. Ale to nie może być regułą. Broń Boże. Po laserowym usuwaniu tatuażu, czy też makijażu permanentnego, jak powinniśmy wyglądać? Jest dopuszczalne to, że skóra będzie miała tak zwany efekt frostu. To jest całkowicie normalna reakcja organizmu. I efekt frostu wygląda w ten sposób, że załóżmy brew, czy też makijaż permanentny, nie mówię tutaj o włoskach, spokojnie, tylko brew jest dość mocno jakby wybielona. Tylko trzeba też uważać, żeby ta wybielona brew, ona nie szła nam w stronę żółci. Bo jeśli ona nam idzie w stronę żółci, to już jest po prostu spalona skóra. I to można porównać do przypalenia skóry papierosem. Nie, tego nie chcemy. Efekt frostu znika najczęściej w ciągu 5 minut po wykonanym zabiegu. Znika jeszcze szybciej w momencie, gdy operator lasera schłodzi ci to miejsce. Im bardziej to jest świeża, że tak powiem, im bliżej początku twojej przygody z laserowym usuwaniem jest to sesja, tym większe prawdopodobieństwo, że ten efekt frostu wystąpi. Im dalsza to jest sesja, im dalej w las, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ten frost wystąpi, a wręcz później go już nie powinno być wcale. Ale to też już jest kwestia indywidualna, jak dużo się pojawia tego frostu, a jak dużo nie. I to jest całkowicie normalna reakcja, ale tak jak mówię, ona jest do zauważenia w ciągu 5 minut od zabiegu. Drugą reakcją organizmu, która jest całkowicie normalna,
jest zaczerwienienie wokół tatuażu, wokół makijażu permanentnego. To jest całkowicie normalne. I to zaczerwienienie może się utrzymać, w przypadku moich klientów najczęściej się utrzymuje do 3 godzin, ale są przypadki, że może się utrzymywać nawet przez 3 dni. Ale tak jak mówię, to jest całkowicie normalna reakcja. To ładnie my nazywamy jako osoby siedzące w tym pęcherzyki kawitacyjne. Ale również pod wpływem chłodzenia one mają tendencję do bycia coraz mniejsze. I te dwie reakcje organizmu są całkowicie normalne i mają prawo występować. Oczywiście czasem, w zależności od tego, jakiej techniki użyje operator, czy też może po prostu włos mieć taką tendencję, mogą się wybielić włoski. I tutaj proszę się nie bać, bo te włoski nie są palone. One są po prostu pozbawione pigmentu. Ten pigment do tych włosów sobie będzie z biegiem czasu dochodził, będzie do nich wracał. Ten włos odzyska swój dawny kolor i blask. Ale tak jak mówię, to również nie powinna być reguła. To jest dlatego, że to ma być bezpieczne dla Ciebie, kliencie. I na co chciałbym skończyć jakąkolwiek dyskusję, czy to powinno tak wyglądać, czy nie. Masz usuwać bezpiecznie. Kliencie, masz iść do salonu, gdzie jest usuwane to bezpieczne. Bezpiecznie. No i przechodząc dalej, do kolejnego, przepraszam, bo się troszkę podpaliłem. Ale przechodząc dalej, często zadawanym pytaniem, które też słyszę, jest, czy to boli. Oczywiście to jest ogólnie ból jest stricte kwestią indywidualną naszego organizmu. Ja bym to bardziej porównał do uczucia dyskomfortu. Najczęściej moje klientki porównują jakby uczucie laserowego usuwania makijażu permanentnego czy też tatuażu do uczucia strzelania z gumki recepturki wraz z uczuciem ciepła. I to jest najczęściej porównywalna reakcja. Ale oczywiście mam klientki, które u mnie leżą i mówią: panie Wojtku, no nic nie boli, nic nie czuję, albo prawie nic nie czuję. No oczywiście mam takie klientki, że bardzo dziękuję sobie, że mamy w salonie takie piłeczki antystresowe, bo one dość mocno wtedy pomagają. Ale tak jak mówię, to jest kwestia stricte indywidualna, ale nawet jeśli byłby to na tyle duży dyskomfort, ogólnie nie lubię określenia ból. Ból jest zbyt dużym słowem. To jest dyskomfort po prostu. Tak się umówmy. To jest dyskomfort. Jeśli mamy do czynienia z tak dużym uczuciem dyskomfortu, i tak się nie bój. Zabieg laserowego usuwania, obojętnie czego nie usuwasz, trwa 15 minut. Ale 15 minut od momentu, kiedy wejdziesz do salonu, do momentu, kiedy z niego wychodzisz uśmiechnięty z kawką w ręce. Przynajmniej u mnie tak jest. W ciągu tych 15 minut omawiamy sobie możliwe przeciwwskazania. Tłumaczę Ci ten proces laserowego usuwania. Jakie mogą być możliwe powikłania, jakie będą reakcje skóry na te laserowe usuwania. A stricte pracy lasera na jedną brew jest może minuta. Ha, minuta to jest bardzo dużo, to jest ze wszystkim już. 30 sekund bardziej bym powiedział. Czyli naprawdę 30 sekund dyskomfortu to jest tak dużo? No nie, no wiadomo, są dużo jakby rzeczy gorsze niż to. Nie? Więc mam nadzieję, że w tym odcinku odpowiedziałem na wszystkie pytania. Może nie na wszystkie pytania, ale rozwiałem wszystkie wątpliwości o tym, jak działa laser, czy to boli, czy to jest szkodliwe dla skóry i jakie reakcje mogą się pojawiać w organizmie. Więc, jeśli macie jeszcze do mnie jakieś pytanka, oczywiście zadajcie je proszę w komentarzu. Z miłą chęcią na nie odpowiem. Jeśli macie jakieś sugestie, czego chcielibyście się dowiedzieć więcej, również bardzo Was proszę, napiszcie mi. Moim celem jest to, żeby Wam wytłumaczyć wszystkie rzeczy, które chcecie wiedzieć. Nawet jeśli nie chcecie się tym zajmować, ale po prostu Was ciekawi laserowe usuwanie czy też makijaż permanentny, z miłą chęcią podzielę się z Wami tą wiedzą. Ja mam takie podejście. Przez większość swojego życia dotychczasowego byłem związany z karierą sportowca. I tak jak uważam, że kluczem do sukcesu jest świadomy zawodnik, tak samo jak trener, tak uważam, że kluczem do sukcesu spokojnej głowy i zadowolonego klienta jest świadomy klient.
Dlatego również, obojętnie czy jesteś klientem indywidualnym, czy planujesz u mnie kupno lasera, czy planujesz ogólnie kupno lasera, czy też po prostu jesteś w branży beauty albo jakiejkolwiek innej i trafiłeś tu przez przypadek, zadawaj mi pytania. Pamiętaj, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No i co? Tym miłym akcentem bardzo Wam dziękuję. W kolejnym odcinku poruszymy również kolejne aspekty laserowego usuwania. Postaram się zobaczyć, jakie jeszcze macie wątpliwości, co Wam mogę powiedzieć na ten temat i jakiś fajny temat tego odcinka wybiorę. Także bardzo dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie mnie, odwiedźcie mój Instagram. W opisie będzie link. No i co? Tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.